Blink-blink do potęgi Entei, czyli baza Milk and Powder Glammy Base obnejlak. A co my tutaj mamy? Przede wszystkim, i tego nie mogę pokazać, niesamowity zapach, niczym guma balonowa. Ale powiedzmy, ok, zapach nie gra tutaj decydującej roli, natomiast ważne jest to, co widzimy na pędzelku. A na pędzelku mamy fajny, mleczny odcień z wielokolorowymi drobinami, z kawałkami ciętej folii. A jak produkt się nakłada? Łatwo. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że drobiny dają fantastyczną stabilność materiału. Mamy dużo czasu na pracę małym pędzelkiem przy skórkach i produkt nie będzie tak szybko zlewał się na boki. Mimo że to tutaj widać, jest stosunkowo rzadki i uwaga, bardzo elastyczny i to jego niewątpliwe zalety, ale uwaga, jest też pewien problem. Drobiny w czasie ściągania masy lubią się rozgrzewać. Trzeba więc produkt ściągać umiejętnie. Natomiast jeśli chodzi o kolor, no zobaczmy sami. Wygląda autentycznie bardzo ładnie, bardzo świeżo, bardzo Lekko. Ta kauczukowa baza rzeczywiście z powodzeniem może zastąpić dwa zupełnie różne produkty. Po pierwsze, materiał stricte budujący, mleczny, a po drugie, zdobienia, bo ta folia prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, czy położona na całości, czy na wolnym brzegu, czy na przykład w efekcie princeski. Pisze na stronie, producent zapewnia, że ten kolor stanie się synonimem wiosennego wajbu. <laughs> Być może. Natomiast ja bym się nie upierała, że jest to kolor tylko i wyłącznie na wiosnę, bo prezentuje się naprawdę fajnie.